Jak poprawić koncentrację? Pokarmy dla mózgu, które pomaga w skupieniu. Odpowiednio dobrana dieta może wpłynąć korzystnie na koncentrację i zdolność zapamiętywania. Niemniej istotna jest także ochrona układu nerwowego przed wolnymi rodnikami i niedokrwieniem. Jakie składniki są tak cenne dla naszego mózgu? Czy suplementy są konieczne, aby poprawić pamięć i koncentrację? Odpowiedź na te pytania znajdziesz w poniższym artykule. Jedz sniadanie Jeśli rano brakuje ci energii i zamiast skupić się na swoich zadaniach bladzisz myślami gdzie indziej, może powinieneś zbyt zjeść śniadanie? Solidne zdrowe śniadanie to okazja, żeby dostarczyć sobie składników odzywczych i energii niezbędnej do funkcjonowania organizmu. Nie tylko poruszanie się wymaga paliwa w postaci jedzenia. Praca intelektualna również zuzywa energię, a rano szczególnie nam jej brakuje. Sniadanie to przecież pierwszy posilek po kilkunastogodzinnej przerwie nocnej. Warto je jest, żeby być bardziej skoncentrowanym i mieć lepszy nastrój. Kofeina, kiedy dopada nas senność i trudno skupić myśli na tym, co jest do zrobienia, automatycznie pojawia się pomysł, zrobię sobie kawy. Zawarta w niej kofeina jest najpopularniejsza i najbardziej znana substancja pobudzająca. z zauważność, poprawia nastrój i zmniejsza senność. Okazuje się także, że regularne picie kawy chroni przed rozwojem chorób neurodegeneracyjnych, jak choroba Alzheimera. Kofeina znajduje się nie tylko w kawie, ale również w kakao, napojach typu cola, a także w herbacie. Jeśli nie jesteś wielbicielem kawy, Możesz spróbować matchy, zielonej herbaty, która również wpływa pobudzająco i pomaga utrzymać skupienie. Warto jednak zachować umiar, ponieważ duże dawki kofeiny mogą powodować nerwowość i problemy ze snem. Ryby konkretnie tluste ryby morskie, które są źródłem kwasów tłuszczowych omega-3, EPA i tcha. Zalecane spozycie ryb to dwa porcje, 100 g, na tydzień. Kwasy te są niezbędne do budowy komórek układu nerwowego. Udokumentowano również ich działanie przeciwzapalne, które chroni komórki mózgu przed uszkodzeniami i łagodzi naturalnie zachodzące procesy starzenia się tego organu. Prawidłowa podaż kwasów Epa i Tcha może usprawnić pamięć i chroni przed łagodnymi zanikami pamięci. Przeprowadzone badania wykazali, ze uzupełnienie diety dzieci w wieku szkolnym w kwasy tłuszczowe tcha skutkowalo poprawa ich wyników w nauce czytania. Szczególne korzyści z suplementacji oleju rybiego odnosza głównie osoby, którym brakuje go w codziennej diecie. Jeśli nie jadasz ryb, koniecznie dodaj je do swojego jadłospisu lub zakup odpowiedni suplement diety. Nie zapominajmy jednak o innych korzyściach plynacych z jedzenia ryb. Saone z rudlem witaminy B12, która wraz z kwasem foliowym i witamina B6 zmniejsza poziom homocysteiny. Podejrzewa się, że duze stężenia homocysteiny są związane z gorsza sprawnością umysłowa. Ciemna czekolada kakao zawiera kofeinę, która pobudza organizm, ale również flawonoidy, silnie przeciwutleniające związki. Ich podstawowym zadaniem jest nadawanie roślinom barw i ochrona przed szkodnikami. Mają one korzystny wpływ na organizm, w tym na naczynia krwionosne. Flawonoidy zwiększają produkcję tlenku azotu, który z kolei zwiększa światło naczyń krwionosnych. Chronia także komórki układu nerwowego przed uszkodzeniami i sprzyjają tworzeniu się nowych. Oczywiście najlepsza będzie gorzka czekolada o zawartości minimum 70% kakao. Podobnie jak kawa mozeona chronić przed rozwojem choroby Alzheimera. Orzechy i ziarna W orzechach i pestkach znajdują się nienasycone kwasy tłuszczowe, witamina E, magnez oraz witaminy z grupy B. Korzystnie wpływają one na układ krwionosny, w tym na naczynia krwionosne odzywiające mózg. Między innymi pomagają w obniżeniu poziomu histaminy i zwalczają wolne rodniki. Dzięki temu zmniejszają ryzyko wystapienia miazdycy i w konsekwencji udaru. Magnez dodatkowo wpływa korzystnie na jakość snu. Wypoczęci możemy lepiej skupić się na pracy i nauce. Poszczególne orzechy i pestki różnia się między sobą zawartością korzystnych składników. Na przykład pestki dyni oprócz tego, że zawierają duzo magnezu, stanowią też źródło tryptofanu. Jest to aminokwas niezbędny do syntezy serotoniny, ważnego neuroprzekaznika. Orzechy laskowe z kolei są bogate w witaminę E, a orzechy włoskie zawierają dużo kwasów omega-3. Awokado, podobnie jak orzechy, awokado jest bogatym źródłem nienasyconych kwasów tłuszczowych omega-3 i omega-6 oraz witaminy E. Składniki te działają przeciwzapalnie i chronią komórki przed uszkodzeniami. Jedzenie awokado działa korzystnie na układ krwionosny, zapobiegając tworzeniu się blaszki miazdzycowej. Produkty pełnoziarniste Pełnoziarniste produkty zbozowe dostarczają węglowodanów, które są najlepszym paliwem dla mózgu. Zboza sa także źródłem magnezu i witamin z grupy B, które uczestnicza w wytwarzaniu kortyzolu, insuliny oraz hormonów tarczycy. Niedobór witamin z grupy B może przejawiać się irytacja, obnizonym nastrojem lub nawet uszkodzeniami w obrebie ukladu nerwowego. Jagody Owoce jagodowe są znane z wysokiej zawartości przeciwutleniaczy. Dotyczy to zwłaszcza borówek amerykańskich. Jednocześnie te owoce są bardzo niskokaloryczne, więc można jeść ich duże ilości bez obaw o sylwetkę. Polifenole i witamina C bardzo dobrze zwalczają wolne rodniki w organizmie, ochraniając przed nimi komórki nerwowe. Suplementy, czy są konieczne? Suplementowanie witamin i składników mineralnych jest zalecane wtedy, gdy brakuje ich w codziennej diecie lub nasz tryb życia wymaga zwiększonej ilości któregoś ze składników. Jednak zawsze w pierwszej kolejności powinno być poprawienie diety, a nie wycieczka do apteki. Jeśli mowa o suplementach ziołowych poprawiających koncentrację, zawsze należy kupować je ze sprawdzonego źródła i sprawdzić, czy są uznawane za bezpieczne. Organizm również ma pewna wydajność, o czym nie powinniśmy zapominać. Oznacza to, że po wyżej pewnych dawek substancji bioaktywnych przestajemy zauważać ich efekt zdrowotny. Nadmiar witamin i składników mineralnych jest wydalany z organizmu. Nie ma cudownego sposobu na to, aby w jedną noc stać się geniuszem, jednak zbilansowana dieta bogata w witaminy i składniki mineralne może w tym bardzo pomóc. Odpowiednia ilość składników mineralnych, witamin i naturalnych substancji przeciwutleniających może usprawnić procesy tworzenia się nowych komórek nerwowych.